Ja nazywam się Damian Marciniak, a ten program nazywa się Pewna Forma Kultury. I w tym odcinku przekonacie się, jak wielkie możliwości daje nam ten tytuł. Po dwóch odcinkach muzycznych dzisiaj sięgamy do świata filmu, do świata kina. A jeśli tak, to nie mogło być inaczej. Razem ze mną Radosław Łabarzewski, na co dzień związany z Płockim Ośrodkiem Kultury i Sztuki imienia Temersonów, animator i twórca tego miejsca. Chciałem na początek zapytać o kino za rogiem, bo nie każdy wie, że POKiS taką salą kinową dysponuje. No tak, kino działa w POKiSie od 2015 roku. Wcześniej działało w tej starej siedzibie w warunkach dość, powiedziałbym, spartańskich, bo nie mieliśmy takich foteli, tylko drewniane krzesełka i worki sako, na których ludzie siadali w tej słynnej sali, gdzie się też odbywały koncerty. Ale to było takie moje wielkie marzenie i oto marzenie, które było powodowane tym, że chciałbym zobaczyć najlepsze polskie produkcje z ostatnich kilkudziesięciu lat. Nie na ekranie telewizora, nie na ekranie komputera, tylko na dużym ekranie. Wtedy, kiedy rodził się ten pomysł, czyli w 2014 roku, było już sporo filmów zrekonstruowanych cyfrowo, które były w miarę dostępne. Między innymi, nie wiem, no, jeden z najlepszych filmów moim zdaniem, czyli Rękopis znaleziony w Saragoście Wojciecha Jerzego Hassa. Większość filmów Wajdy, zwłaszcza Ziemia obiecana. Były też filmy zagraniczne, chociażby Rashomon Kurosawy, czy La Strada Felliniego. I wszystkie te filmy, o których teraz mówię, pokazałem w kinie za rogiem. Jakby spełniłem też swoje marzenie, ale z drugiej strony no, były już wtedy dwa duże kina, bo było i Helios, i Przedwiośnie, z którymi absolutnie nie mogłem się ścigać, ponieważ no, tamta sala była trochę większa, było więcej miejsc. Tutaj mamy 32 miejsca. Kino za rogiem nie jest kinem premierowym, więc trzeba było znaleźć sposób, żeby publiczność zachęcić do tego, żeby przyszła do tego kina. Więc przede wszystkim była to ta klasyka, potem były spotkania filmowe, różne wydarzenia filmowe, przeglądy i edukacja filmowa. I myślę, coś, co, na czym mi najbardziej zależało, czyli na bliskim kontakcie z widzem, tak żeby widz czuł się, że jest współtwórcą tego miejsca, że może przyjść i porozmawiać, może zapytać się o coś, może coś zaproponować, jakieś spotkanie, może powiedzieć, że jakiś film chciałby zobaczyć. Jeśli jestem w stanie go sprowadzić, to spotkanie zrobimy. I przede wszystkim to, że widz może zamówić sobie seans na życzenie, a nie na godzinę. To znaczy, to on decyduje, że no, we wtorek o 18 mam czas, jeśli kino jest wolne, to przyjdę i obejrzę film. I to myślę, że to się sprawdziło i ta kameralność kina w pewnym momencie z problemu stała się, wydaje mi się, że atutem. No a pokazując te filmy, te klasyki z historii polskiej kinematografii, stwierdziłem, że może poszperam, może są tam jakieś rzeczy związane z Płockiem. No i okazało się, że nagle pojawił się Walkover, nagle pojawił się Bareja z Dotknięciem nocy i nagle tych filmów się pojawiło dużo. Potem jak sięgnąłem po polskie kroniki filmowe, to już w ogóle ten Płock się zaczął przewijać od lat 60. Dość często. No i trzeba było znaleźć pomysł, żeby móc te filmy ściągnąć i pokazać. I wtedy się zgłosiłem do dziwnej instytucji z punktu widzenia kina, czyli Płockiej Lokalnej Organizacji Turystycznej i powiedziałem, że w sumie to może bym zrobił spacer po tych miejscach, które były w tych kinach, w tych filmach pokazywane. I wtedy Iwona Krajewska, która kieruje tą instytucją, powiedziała: no dobra, pokażmy te miejsca, ale pokażmy też filmy.
No i napisaliśmy projekt i wyszedł z tego projekt turystyczno-filmowy i okazało się, że to fajnie współgra, że za chwilę robimy pokazy filmowe, za chwilę robimy pokazy plenerowe. Zrobiliśmy, już nie pamiętam ile spacerów filmowych, wynaliśmy dwa przewodniki i to zaczęło jakby się rozwijać. Pojawiła się strona, pojawił się podcast i okazało się, że no, nie jesteśmy Łodzią, która tych filmów zrealizowała, wokół Łodzi się zrealizowało dużo. Ale jakby policzyć, to tych kilkadziesiąt filmów tu, czy fabuł, czy... Co do tego, że nie jesteśmy holi Łodzią, jak się zwykło mówić o Łodzi, mamy na pewno obydwaj pewność. Ale tak jak wspomniałeś, o Płocku się tak nie mówi, ale jeśli faktycznie zgłębić ten temat, to my mamy sporo argumentów do tego, żeby się chwalić. No tak, tak. Kręcił u nas Kieślowski, kręcił u nas Bareja. Maria Kaniewska, Szatana z siódmej klasy. Stanisław Jędryka, czyli dla mnie jakby człowiek, który wiedział, jak robić kino dla młodych ludzi. Moim zdaniem to były duże nazwiska i to były też... Znaczy w tamtym czasie, kiedy kręcili, czyli jak Bareja zaczynał, czy Kieślowski, to jeszcze nie były duże nazwiska. Kieślowski dopiero miał, był znanym dokumentalistą, ale Bliznę, którą kręcił tutaj w 75 roku, to był jego pierwszy film kinowy. Bareja, który przyjechał w 61, wtedy kręcił jakoś tak równocześnie dwa filmy, ale pierwszym, który wszedł do kin, to było właśnie Dotknięcie nocy. Zresztą pierwszy kryminał perelowski, taki bardzo mroczny, trochę z odwróconą opowieścią mordercy. Wspomniany Jędryka, czyli serial Zielona miłość, który jest też już zrekonstruowany cyfrowo, jest dostępny online, można sobie zobaczyć i zobaczyć też ten Płock, jak wtedy funkcjonował. Ale w ogóle jak do tego doszło, że w ogóle świat filmu zainteresował się Płockiem? To się złożyło się kilka rzeczy. Przede wszystkim lokalizacja, to, że Płock jest mniej więcej 100 km od Warszawy i mniej więcej 100 km od Łodzi. To, że w 1958 roku władze państwowe podjęły decyzję o tym, że ma tu powstać gigantyczny zakład, kombinat przetwórstwa ropy naftowej i praktycznie od 1945 roku po budowie nowej huty nie było tak dużej budowy. I ta decyzja spowodowała to, że nagle z takiego małego miasteczka, które tam miało około, no, może nie małego, średniej wielkości miasteczka, które ma 40 tysięcy mieszkańców, w ciągu 16 lat ta liczba mieszkańców się podwoiła. Obszar miasta się zwiększył prawie o 2/3, wzrosły zarobki, liczba aut wzrosła 35 razy. No i od roku 60 do połowy lat 70 powstały tak naprawdę te najważniejsze budynki, które kojarzymy z tym nowoczesnym Płockiem, czyli Hotel Potropol, PTTK, Dom Turysty, czyli obecny Starzyński, Dom Technika, Pomnik Broniewskiego, wszystkie szkoły, no osiedla, Kolegialna, Łukasiewicza, Miodowa i tak dalej. Infrastruktura Płocka się zmieniła totalnie. Totalnie i jakby kombinat potrzebował ludzi, to znaczy potrzebował siły roboczej, ale potrzebował też specjalistów, więc zaczęli przyjeżdżać inżynierowie, specjaliści w danych dziedzinach. Takimi osobami był chociażby Bronisław Gil, który może nie do Petrochemii, ale do FMŻ-u przyjechał. Inżynier, który rozkręcił dyskusyjny klub filmowy, który hulał przez 35 lat w Płocku i miał ogromne sukcesy. Takim gościem też był Stanisław Staszewski. Inżynierowie z Petrobudowy. Inżynierowie z Petrobudowy i Celina i tak dalej, który tutaj też rozkręcał życie towarzyskie. To powodowało, że ten Płock zaczął się jakby, narodził się na nowo i jakby zaczął funkcjonować w świadomości społecznej w całej Polsce, ale też w świadomości prominentów, czyli władzy, która chciała tym Płockiem się pochwalić. Może zdążymy im przeciąć drogę. Tędy.
tą część poświęcimy serialom. Tych seriali trochę w Płocku powstało. W ostatnim czasie no, serial, który odniósł jakiś sukces i był realizowany przez telewizję komercyjną, czyli Pod Powierzchnią, była Zielona Miłość, taki krótki, trzyodcinkowy serial. Na chwilę wpadł też Ojciec Mateusz w jednym odcinku, ale tak naprawdę takim największym sukcesem i serialem wszechczasów chyba do dzisiaj, taką legendą popkultury polskiej, jest serial Stawka Większa Niż Życie. Nakręcono w sumie 18 odcinków. Jego realizacja to były lata 67-68 w ubiegłym wieku i w sumie film był robiony z dużym rozmachem, bo zrealizowanych zostało, zdjęcia były realizowane w 8 miastach. Tam była Warszawa, Wrocław, Łódź, co tam jeszcze było? Olsztyn. No i Płock. Gdańsk. No i w rozmowę wszedł nam płynnie pan Paweł Szczutowski, który jest naszym gościem, płoczaninem, ale też członkiem klubu miłośników Stawki i też współautorem tej książeczki, czyli Stawkowego Przewodnika Filmowego, który dość dobrze opisuje wszystkie lokacje pojawiające się w filmie. Ale zanim o tym filmie porozmawiamy i zagłębimy się w ten serial, to może mógłby pan powiedzieć, jak to było w pana przypadku, jeśli chodzi o Stawkę, jeśli chodzi o przygodę ze Stawką? Myślę, że tak jak większość, a może nawet wszyscy ludzie z mojej generacji, zaczęło się od komiksu, wcale nie od serialu. Jako bardzo młody człowiek czytałem komiksy, więc siłą rzeczy musiał w moje ręce wpaść Kapitan Klos. Była taka seria, 20 zeszytów, jak się to wtedy mówiło. Ona wyszła w trakcie, kiedy był serial, czy potem była już realizacja? Potem. To ona najpierw wyszła w latach 70., ale kiedy ja się na nią załapałem, to były lata 80. Wtedy był kryzys, ta seria wychodziła przez wiele lat tak naprawdę. No więc ja się na nią załapałem, kupowałem te komiksy, czytałem. Zainteresowało mnie to w pewien sposób, a serial to dopiero lata 90. Potem jak... No wciągnęła mnie oczywiście najpierw historia, prawda? Bo to świetnie zrobiony serial. W sumie punktem wyjścia też dla postaci Hansa Klossa była, znaczy inspiracją były przygody Jamesa Bonda przynajmniej. Duże nadużycie. Tak? Tak, zdecydowanie. Nie. Kloss przede wszystkim debiutował w teatrze, telewizji. No tak. Najpierw nakręcono 14 spektakli Teatru Sensacji dokładnie. Więc prawie drugi serial, 14 spektakli, to jest sporo, więc tam, no wiadomo, bondomania owszem, ale też nie chcę wchodzić w szczegóły, bo o tym też będzie w tej dobrze, nowej książce i też znowu to o tym będę pisał, napisałem ja, więc pokrótce. Telewizja, ale bardziej Simon Templer niż Bond. Bond to dopiero serial i też nie do końca. Także z tym Bondem to jest mocne uproszczenie. Bond wprowadził modę na pewną opowieść, pewien rodzaj opowieści, w ogóle na kino sensacyjne. Ale to na pewno nie jest jeden do jednego wzorzec, na którym oparto Klossa. Klossa oparto na troszeczkę na tak zwanym Baronie von Goldringu, czyli takim powieści ukraińskiego pisarza Dolt Mychajłyka. No ale głównie potem Simon Templer i trochę bondowskich cech, ale bardziej jeżeli chodzi o konstrukcję serialu, a nie konstrukcję samego bohatera. A jak to było z dotarciem do tych historii płockich? Rozumiem, że to było wtórne, że na początku oglądał pan serial i dostrzegł pan te miejsca no, jako płoczanin? No tak, oczywiście. Więc tak, no dokładnie tak to było. Oglądałem serial, znam to miejsce, no to jest rynek, to jest Misjonarska, kiedyś Bieruta, tak. Znałem tą ulicę doskonale, bo tam chodziłem do szkoły muzycznej, pamiętam kiosk ruchu na Bieruta, pamiętam świetne imprezy na Misjonarskiej, więc no dokładnie znałem tę okolicę. I potem już jak pan dostrzegł to jedno miejsce, to
przeszukiwał w kolejnych odcinkach, czy te informacje... To wyszło naturalnie, ponieważ nie trzeba było tych miejsc szukać. Mhm. To nie są jakieś nie wiadomo jak trudne, nierozpoznawalne miejsca. Płock nie jest miastem dużym. Ten serial kręcono głównie na Starym Mieście, prawda? Więc no to tu Odwach, tu Plac Narutowicza, to jak się żyje w Płocku, jak się mieszka w Płocku, to się te miejsca zna siłą rzeczy. Ciężko znaleźć w lokalnej prasie z tamtego okresu informacji o tym, no mówiliśmy o tym, że ekipa była tu 3 tygodnie. Ja sam widziałem jakieś zdjęcia werkowe, gdzie widać, że tłum stoi na planie, żeby zobaczyć głównych bohaterów, a te informacje się w lokalnej prasie nie pojawiały. Jak pan myśli, dlaczego? Nie mam pojęcia. Może były ciekawsze sprawy. Petrochemia się budowała, no prawda? Tak, socjalizm się budował. No, było masę rzeczy do ogarnięcia. A tak jak powiedziałem, ekipy filmowe w Płocku to nie było jakieś tam znowu nowum. One się zdarzały, prawda? Chociaż Stawka Większa niż życie już w czasach teatru to był wielki sukces, więc tam, gdzie pojawiała się ekipa, tam zawsze prasa odnotowywała ten fakt. W Płocku nie. Czemu? Trzeba by się było tamtych ludzi zapytać. No właśnie. Ale jeden fakt związany ze Stawką został odnotowany i to pan tą informację wynalazł. Nie, Bogdan Bernacki. Dobrze, i to jest opisane, może powiedzmy, bo to jest dość ciekawa historia, to pisało o tym Petro Echo w październiku 68. Wydarzyła się pewna rzecz, która zbulwersowała Płocczan. Co to było? A co to było? Co to było? Bo nie pamiętam. W tamtym czasie Stawka była pokazywana chyba w czwartek, tak? Mhm. I zabrakło prądu. A, no tak, awaria podstacji. No to tak, Maryja tak. Się z tego śmiał w brunecie wieczorową porą, tak? Tak, tak. Za chwilę wyemitujemy western hitowy przez Prairie Arizony, dlatego prosimy telewizorów o zgaszenie telewizorów, bo podstacja nie wytrzyma, tak? Więc to jest dokładnie to. I wtedy Płocczanie pisali do telewizji odcinek... Specjalnie. Po ponowną emisję. Tak, specjalnie został na tą okazję powtórzony. Czy ma pan jakieś ulubione swoje sceny z tych 3 odcinków, które w Płocku były realizowane? Czy może miejsca, które w tym filmie na panu robią wrażenie? No przede wszystkim scena odbicia hrabiego Wąsowskiego, bo to jest jedna z takich najbardziej spektakularnych scen w całym serialu, prawda? Tam się strzelają, tam jest tak. Zasadzka. To robiło wrażenie, prawda? Jak się pierwszy raz oglądało ten serial, a jeszcze w znajomych plenerach, no to już w ogóle. A druga taka scena to wyprowadzanie hrabiego Wąsowskiego z tego samego odcinka, z bramy na Misjonarskiej, ponieważ Misjonarską chodziłem do szkoły muzycznej, kupowałem Kapitana Klosa w kiosku, który był naprzeciwko miejsca, w którym kręcono tę scenę. A faktycznie tak. Tak, był tam kiosk. Prawda? Był taki kiosk i tam kupowałem Kapitana Klosa. No i na tym samym rogu miałem epickie imprezy, więc to jest taki sentyment z lat bardzo młodzieńczy. Bo kilka lat temu byliśmy razem z klubem miłośników Stawki na spacerze po Płocku i podchodziliśmy pod tą bramę. Jak się spojrzy na tą bramę, to ona praktycznie się nie zmieniła. To jest ta sama brama. Tak, i nawet niektórzy zwracali uwagę, że są tam takie elementy metalowe przed tą bramą, które... Te odbojniki. Tak, które są widoczne w filmie kręconym w 68 roku i są dzisiaj w tym samym miejscu. No podejrzewam, że one w tym samym miejscu to były jeszcze przed wojną, nawet może za czasów carskich, także tam to miejsce się po prostu nie zmieniło. No właśnie. Myślę sobie, że zastanawiam się, dlaczego ten film stał się kultowy. No, podkreślamy, że jakby on jest dobrze skonstruowany, dobrze się go ogląda, mimo tego, że jakby to nie był serial, który opowiadał do końca prawdy. Znaczy miał swój wymiar propagandowy, miał pokazywać... Tak? A gdzie ta propaganda? No, miałby pokazywać, że jakby...
znaczenie Armii Radzieckiej było najważniejsze w wygraniu II Proszę wojny pana, jak się pisze serial w latach 60. w PRL, to Armia Czerwona musiała mieć najważniejsze znaczenie. Także w tym serialu, podkreślam, on był już w momencie kręcenia, on już był kręcony z myślą o sprzedaży na eksport. Więc w stawce propagandy jest, no nie wiem, może tyle, albo i mniej. Są umiejętnie rozstawione akcenty w opowieści. Tak troszeczkę na korzyść socjalizmu, prawda? Ale propagandy, takiej żywej propagandy, nie ma tu praktycznie wcale. Ale o tym też będzie w książce Stawkacz no tak. Większa niż życie Ale Rosje. Był taki okres właśnie, że niby z tego powodu ten film wylądował na półce i to był okres już po 89, czy po 90 roku, kiedy jakby Urząd do Spraw Cenzury został zlikwidowany, ale pojawił się... Pan Wilczan się pojawił, który powiedział, nie, zamykamy nie puszczamy tego filmu na antenę. W porządku. I teraz Stawka Większa niż życie jest emitowana równocześnie w kilku stacjach telewizyjnych. A gdzie jest pan Wilczyn? Tak. Film się doczekał też rekonstrukcji cyfrowej. Od kilku lat polska kinematografia stara się odnawiać te filmy i możemy w bardzo dobrej jakości zobaczyć cały serial. Czyli tak, podsumowując. Bardzo dobry scenariusz, bardzo dobre zdjęcia, świetna obsada, wartka historia. To wszystko w tym serialu mamy, prawda? Co więcej, obsada jest na takim poziomie, że dzisiaj gdybyśmy chcieli złożyć obsadę z takich nazwisk, z takich to nie, ale z nazwisk tego formatu, nie sądzę, żeby produkcję było na to stać. Wtedy w telewizji się dorabiało. Prawda? Dorabiało się pieniądze do gaży w teatrze, do gaży w filmach i świetni aktorzy grali nawet małe rulki. Jeden z aktorów, rektor uczelni, nieważne kto, pozwolił swojej studentce zagrać w tym serialu, pod warunkiem, że on też zagra. Takie to były czasy. Na szczęście był to aktor wybitny i stworzył wybitną kreację. Mogę jeszcze powiedzieć, że jego kreacja zainspirowała twórców takiego radzieckiego serialu 17 mgnień wiosny, który mało już kto w Polsce kojarzy i może nawet lepiej. Bo, dokładnie, tak. Bardziej się kojarzy dowcipy o Sztyrlicu niż sam serial, ale była to wybitna kreacja. No, popularności serialu świadczy też fakt, że cały czas myślano o tym, żeby jakby dopowiedzieć tą historię albo opowiedzieć ją na nowo i na początku lat 2000 takie pomysły zaczęły się pojawiać, żeby zrealizować kontynuację serialu. I ja pamiętam, nie wiem, czy pan pamięta, że do Płocka przyjechali odtwórcy głównych ról. Spotkali się z ówczesnym prezydentem i był pomysł, że serial będzie kręcony i również będzie kręcony w Płocku. Niestety tam z braku funduszy nie udało się tego zrobić i powstał film, który wyszedł spod ręki Patryka Wegi. No tak, jest taki film. I co pan myśli? Nic. Po prostu jako producent z wykształcenia. Zadam panu pytanie. Komu dzisiaj jest potrzebny taki bohater? W czasach, w których żyjemy, tak? No tak. Komu jest potrzebny bohater, który jest sowieckim agentem? To można by było świetnie wygrać i gdyby scenarzyści w Polsce mieli takie budżety jak w Ameryce, albo byli tacy scenarzyści jak w Ameryce, to oni by to pięknie wygrali, ale komu za publiczne pieniądze, bo w Polsce w produkcjach zawsze się znajdą jakieś publiczne pieniądze. Komu jest potrzebny taki bohater? Można by było z niego zrobić podwójnego agenta. Można by było z niego zrobić bohatera ze skazą. Tak. Każdy prawidłowy bohater, każdy dobry bohater ma swoje pęknięcie. Superman jest sierotą, Batman jest sierotą, tak? Spider-Manowi zabito wuja. Każdy ma jakieś spęknięcie, a Klos jest sowieckim agentem. Jak on by sobie z tym poradził? No właśnie.
Można by to było rozegrać, ale nie za publiczne pieniądze. Ale dzisiaj bardziej się preferuje bohaterów niezłomnych, czyli bez skazy, czyli tak, takich, którzy pan, nie istnieją tak naprawdę. To znaczy i okazuje się, bo te produkcje, o których pan mówi, mają swoją publiczność. Mają. Okazuje się, że takie kino jest społecznie potrzebne. Mnie ono jest niepotrzebne, bo ja interesuję się historią i ja wiem, kto bił, a kto był bity. Mhm. Mnie takie seriale są niepotrzebne, ale ludziom okazuje się, że tak. Więc more speed to them, tak? No dobrze, mamy nadzieję, że nikt ponownie nie będzie próbował wskrzeszać Hansa Klossa. A ja mam nadzieję, że ktoś to kiedyś zrobi, tylko będzie wiedział jak. Jak. Dobrze. Na zakończenie chciałbym dodać, że jakby film to też muzyka. I myślę, że tutaj akurat w tym serialu ta muzyka ma duże znaczenie, bo pierwsze takty czołówki, można zamknąć oczy i każdy, kto widział już serial, będzie wiedział, że chodzi o ten konkretny. I w tym przypadku to jest bardzo duża zasługa Jerzego Matuszkiewicza. Giganta, jeśli chodzi o polską muzykę filmową. No i scenę jazzową też. Tak, i scenę jazzową. To jest człowiek, który jest odpowiedzialny za muzykę do takich filmów jak choćby Janosik, Nie lubię poniedziałków, czy Poszukiwana. On też skomponował muzykę do dwóch płockich filmów. Właśnie płockich, mówię w cudzysłowie, płockich, które były realizowane w Płocku, czyli do Stawki większej niż życie i Zabicie czarną owcę. I jest też autorem szlagieru, który usłyszymy za chwilę, a który pięknie wprowadzi nas w temat filmowej dyskusji o Płocku, kolejnej części, czyli Młodych w filmie. A teraz dziękuję panu serdecznie za spotkanie i za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dżinsy, starą koszulę w dziurawy kamaszach szedł. Z odwagą w sercu, z dumą na twarzy, czy dobrze było, czy źle? Czy dobrze było, czy źle? Gdzie świat szeroki, droga daleka, pod dachem utkanym z gwiazd. Żyć mu kumplem, kurt był kolegą, tak przewędrował sto miast. Tak przewędrował sto miast. Odszedł daleko za siedem gór, siedem rzek. Jednak kotolku piostka zostanie, czy chcecie wierzyć, czy nie? Czy chcecie wierzyć, czy nie?
siedem gór, siedem rzek. Jednak oto ku wiostka zostanie. Czy chcecie wierzyć, czy nie? Wiostka o tolku, tolku bananie. Czy chcecie wierzyć, czy chcecie wierzyć, czy chcecie wierzyć, czy nie? Filmem o młodzieży, która marzy o lepszym świecie, miał być obraz Henryka Kluba 5,5 Bladego Józka. Ale to się w sumie nie udało. Dlaczego? Historia związana z tym filmem jest dużo ciekawsza niż sam film, który nam pozostawił Kluba. To był bardzo ciekawy pomysł wyciągnięty z jakiejś gazety. Ktoś przeczytał kiedyś, że jakiś gang motocyklowy straszy mieszkańców jakiegoś małego miasteczka. No i na tej kanwie Wiesiek Dymny, bo to był scenarzysta tego filmu, który zrobił już z Henrykiem Klubą dwa filmy, wymyślił całą opowieść o gangu motorowców, którzy właśnie jeżdżą po miasteczku i denerwują mieszkańców. I przyjeżdża młody zetępowiec, który chce z nimi porozmawiać i naprowadzić ich na właściwą drogę. I paradoksalnie, bo w tamtych czasach, jak się zrobiło scenariusz, to trzeba by było go pokazać tak zwanej komisji oceny scenariusza. Siedziało kilku smutnych panów, przed tymi panami siedziało... Mówiąc wprost, poddawano te filmy cenzurze. Tak. I ta komisja dywagowała na ten temat, czy to puścić do produkcji, czy nie. Jeśli mówiła, że puścić do produkcji, no to było super. Można było zaczynać kręcenie filmów, tylko trzeba było jeszcze załatwić oczywiście taśmy, zorganizować plan, ale zielone światło było. I w tym czasie, kiedy był oceniany 5,5 Bladego Józka, też był oceniany film, który później był realizowany w Płocku, mniej więcej w tym samym czasie, czyli Zabijcie czarną owcę Jerzego Passendorfera. I Zabijcie czarną owcę komisja oceny scenariusza oceniła negatywnie i skierowała do poprawki, a 5,5 Bladego Józka weszło do produkcji i mniej więcej niecały rok po tym wydarzeniu ekipa filmowa przyjechała do Płocka. Ale zanim przyjechała do Płocka, to twórcy tego filmu spotkali się z taką grupą młodych ludzi bodajże na stadionie Gwardii w Warszawie, bo okazało się, że jest grupa miłośników Harley'a Davidsona. Bo początkowo w filmie miały grać inne motory. No i jakby szefem tej grupy był Wojciech Hechilczuk, dzisiaj dealer tych motocykli, który opowiadał mi, że jak oni wjechali na tych motorach i jak usłyszeli ten dźwięk tych maszyn Kluba z Dymnym, no to już później nic takie samo nie było. Jeszcze potem, jak porozmawiali z tymi młodymi ludźmi, to tak naprawdę to, co komisja oceny scenariusza widziała, to nie było tym, co potem było realizowane na planie, ponieważ Dymny z Klubą mieli też taki sposób pracy na planie, że rozmawiali z aktorami i wieczorami dopisywali sceny. I okazało się, że na tyle ciekawą historię mają ci młodzi ludzie z Warszawy, że warto ją wpleść w tą opowieść, która ma być realizowana w Płocku. No i zmieniło się wszystko. I film zaczął być bardziej opowieścią o wolności, o marzeniach młodych ludzi. I ta grupa, która miała być przedstawiona negatywnie, nagle była taką grupą, która niesie powiew wolności. A musimy pamiętać, że zdjęcia ekipa zaczęła w Płocku w roku 70. Późną jesienią. To też jest dość kuriozalna sytuacja, bo w filmie mamy sceny, kiedy gang motocyklowy jeździ na przykład po Płockim moście i oni to kręcili zimą, kiedy temperatura spadła do minus 20 stopni i ręce przymarzały im do kierownicy. I panowie to też wspominają, że jakby rozgrzewali się alkoholem, bo nie dało się inaczej. W każdym razie no, kręcili to grudzień 70, przypominam, to są wydarzenia na Wybrzeżu, strzelanie do robotników. No i jakby mroczny
końcówka, ale bardzo mroczna końcówka okresu Gomułkowskiego. Więc jak zaczęły płynąć przecieki do Warszawy, że tutaj grupa filmowców robi film o wolności, jeszcze na amerykańskich motocyklach, no to trzeba coś z tym zrobić. No i niestety stało się to, co nie wydarzyło się, to jest w ogóle historia bez precedensu w polskiej kinematografii, że UB po prostu te taśmy zabrało, pocięło i spaliło. Nie wydarzyło się z żadnym filmem coś podobnego. Kluba wspomina w takim wywiadzie, który nagrał już pod koniec swojego życia w 2004 roku, że cenzura zabrała, wycięła i spaliła około 1000 metrów filmu, zakładając, że film 80-minutowy to około 2500 metrów, no to spaliła połowę filmu i tych materiałów nie udało się odzyskać. On próbował potem robić jakieś dokrętki, próbował ratować ten film, ale jakby zostały spalone kluczowe sceny, między innymi taka scena w tak zwanej Melinie gangu. Tą Melinę grała dzisiejsza Bożnica. I tam aktorzy, częściowo naturszczycy, jakby improwizowali, mówiąc tak naprawdę to, o czym myślą. I to było, wszyscy podkreślają to. Halina Golanko, która tam grała jedną też z kluczowych ról, podkreślają, że to była świetna scena. W ogóle jakby niekontrolowana opowieść młodych ludzi o tamtych czasach. I tego niestety w tym filmie nie ma i wiele rzeczy nie ma. Dlatego ten... Ale jest nagranie zrealizowane na chwilę przed śmiercią Henryka Kluby. Tak, na szczęście to nagranie zdobyliśmy dzięki Grzegorzowi i Joannie Molewskim, którzy to spotkanie zarejestrowali i możemy jakby oddać głos twórcy tego filmu, jak on to ocenia po latach, tą sytuację, która tak naprawdę złamała jego karierę filmową. Nie jest mi przykro mówić o tym filmie, bo właśnie tego filmu nie ma. Kiedy skończyliśmy zdjęcia, a kręciliśmy te zdjęcia głównie w Płocku, na terenie rafinerii, na terenie miasta, jakiś donos poszedł do Warszawy i ja ledwo przyjechałem do Łodzi, ledwie posklejałem te sceny, już zostałem wezwany i urządzono mi taką jakby dintoirę właściwie. Już nie będę wymieniał nazwisk, bo to już... I oczywiście film zakwestionowano całkowicie. Postawiono warunek, że mam prawie połowę filmu zmienić. Na czym polegała ten atak? Bo to był okres moczarowski, gdzie lansowano tak zwane patriotyczne wychowanie i stawiano przed młodymi takie właśnie wzory, ideały. Myśmy nagle zrobili film o Harlejowcach, o takim klubie, właściwie o hippisach, czyli jak chcieliśmy wypatrzeć młodych Polaków inne potrzeby, inną manifestację swojej młodości, swojej energii i tak dalej. No to w tym czasie, wie pani, 68 rok, to jest również te antysemickie hece, to wyjść z takim filmem to było pewno z mojej strony pomyłka. To się tak skończyło, że na ogół po takim filmie pozostają negatywy, wszystko co zostaje nakręcone. Czy pani wie, że UB zabrało mi te negatywy i do dzisiaj już tych zniszczyło prawdopodobnie. Ja, wie pani, w swojej naiwności sądziłem, że tymi dokrętkami coś tam jakoś, dokrętki, połowę filmu, 1000 metrów ekranowych, to jest bardzo dużo. Zrobiłem te dokrętki, ale to było jedno wielkie niepowodzenie i to nie jest ten film, który był w scenariuszu. Zresztą ten scenariusz do dzisiaj jest. Także z przykrością mówię o tym filmie, bo spotkał go los, którego nie doświadczył żaden film w Polsce. Było wiele filmów zatrzymanych, ale nie niszczono negatywów. Bo dzisiaj, że ja mógłbym z tych negatywów zmontować właśnie ten film tak, jak to było w scenopisie czy w scenariuszu. A niestety
spotkał mnie taki przykry, co tu dużo mówić, no przypadek. Coś powstało, 80 minut materiału, przez pierwsze 20 minut wiesz, o co chodzi, a potem się gubisz. Bo na przykład film był kręcony zimą, a dokrętki były kręcone latem w Sopocie na piachu. Film jest czarno-biały, więc ten piach ma grać śnieg. Wygląda to trochę zabawnie. Więc bez jakiegoś wprowadzenia do tego filmu nie da się go oglądać. Dla mnie te najpiękniejsze sceny, które pozostały, to na pewno są sceny z Płocka, czyli ostatnia scena, kiedy gang motocyklowy jedzie po Placu Narodowicza? To jest na zdjęciu werkowym. Oni jadą po moście, no po jedynym wtedy moście Legionów. I też taka scena, to jest zabawne, bo tego cenzura nie wycięła. Jest scena takiej eterycznego zbliżenia między dwójką głównych bohaterów, czyli Anną Dziadyk, jeszcze wtedy nie Dymną, i Andrzejem Malcem. I oni są nadzy przy białym fortepianie i pomalowani w kolorowe kwiaty. I to jest piękna scena, widać ich piękne, młode, nagie ciała. Zresztą Anna Dymna była zjawiskową osobą. I do tej historii można też opowiedzieć historię jakby miłosną, ponieważ Wiesław Dymny na planie 5,5 Bladego Józka zakochał się w Annie Dymnej i kilka miesięcy po realizacji tego filmu zostali małżeństwem. I takich historii wynikających z tego filmu jest jeszcze kilka, chociażby ta, która jest jedną z też z piękniejszych, że ekipa filmowa podczas realizacji filmu w Płocku obejrzała film Easy Rider Denisa Hoppera. Absolutnie niemożliwy do zobaczenia w tamtym czasie w Polsce. Kilka lat tak naprawdę po premierze w Stanach Zjednoczonych. Prawdopodobnie to przywiózł albo Jerzy Skolimowski, który wpadł tu na plan, albo Janusz Morgenstern, albo ktoś z ambasady. Trudno dociec. Wiadomo, że oglądali to w nocą w kinie Przedwiośnie, że ktoś czytał ścieżkę dialogową i że ślad Easy Ridera jest zachowany w filmie w jednej scenie. Pamiętamy, że Easy Rider kończy się sceną z płonącym motocyklem. I w 5,5 Bladego Józka jest też scena z płonącym motocyklem. Uważam, że absolutnie nie jest to przypadek, że ten film musiał natknąć twórców i między innymi dlatego też cenzorzy tak się wściekli i też spalili jakby symbolicznie. Nasuwa mi się pytanie, czy to nie było trochę tak, że w ogóle kino w tamtym czasie, już jakby zostawiając nawet samą część Płocka, ale w ogóle kino, nie było trochę spontaniczne na etapie tworzenia tych filmów? Bo teraz słyszymy o tym, że niektóre sceny wchodzą, miało ich nie być, jest mnóstwo o tym informacji, ale chociażby to, o czym przed chwilą powiedziałeś, to wychodzi na to, że dużo spontaniczności. Ja myślę, że to były czasy, kiedy się inaczej kręciło filmy, to znaczy było dużo więcej czasu i tak jak wszyscy aktorzy podkreślają, że oni wieczorami po prostu się spotykali i rozmawiali. Teraz nie ma na to czasu, nie ma czasu na przepisywanie scen. Poza tym był ten element cenzorski, czyli trzeba było do komisji oceny scenariusza dać ten scenariusz, a potem modyfikowano. To samo robił zresztą Krzysztof Kieślowski przy filmie Blizna. On dał projekt scenariusza, a potem miał kłopoty, ponieważ to, co zrealizował, trochę odbiegało od wstępnej koncepcji, ale on to tłumaczył tym, że jakby w filmie grało dużo naturszczyków. On też chciał jako dokumentalista trochę opowiedzieć historię robotników, więc puszczał trochę te sceny, żeby to wyglądało, żeby to było bliskie takiej dokumentalnej wersji. To faktycznie czuć. Więc z jednej strony wydaje mi się, że też był większy luz, ale też trochę gry z cenzurą,
żeby nie do końca sprzedać temat i móc zrealizować film. Zresztą wielu filmowców zakładało, że ich filmy pójdą na półki. Ale myśleli sobie tak, dobra, zrobię ten film, pójdzie on na półki na 5-10 lat, ale go zrobię. Czyli zrealizuje swój pomysł. Zresztą Kluba miał już wtedy, jak realizował w Płocku film, miał na półce swój poprzedni film genialny. Po prostu to, jeśli ktoś chce zobaczyć, jakim twórcą był Kluba, to musi zobaczyć ten film. To jest Słońce wschodzi raz na dzień i ten film przeleżał na półce 5 lat. Skolimowski, który też kręcił u nas, jego film Ręce do góry, to jeden z najdłuższych pułkowników, przeleżał chyba 13 czy 14 lat. Wtedy myślano o tym, żeby zrealizować pomysł, żeby zrealizować projekt. To nie były czasy... Było wspaniałość i przekleństwo tamtych czasów, bo realizowano projekty artystyczne, część z nich nie wchodziła na scenę, ale nie myślano o tym, o sprzedaży. To jest z jednej strony dobre, ale z drugiej strony jakby jak poddajesz się prawom rynku, to musisz się naginać. Więc możesz zapomnieć o kinie autorskim. Wtedy chyba więcej takich projektów autorskich powstawało i myślę, że Kluba i Dymny, czyli ten taki tandem artystyczny, takie kino autorskie, artystyczne tworzyli. No niestety w 5,5 Bladego Józka mamy jakiś tam zalążek tego, co moglibyśmy zobaczyć i jakim potężnym filmem mógłby się stać i wyjątkowym, bo tak naprawdę no, kto w tamtym czasie w PRL-u kręcił film o motocyklistach. Wielkich przestrzeni.
chyba nie ulega wątpliwości, że jednym z najbardziej spektakularnych filmów dla młodego widza, jaki nakręcono w Płocku, była część o panu Kleksie i jego przygodach w kosmosie. I te sceny kręcono właśnie na płockim kombinacie. No właśnie, to jakby jedna z najkrótszych scen. Półtorej minuty. Scena to jest przetwórnia gazów płynnych. Do dziś jakby te obiekty są charakterystyczne, ponieważ one mają taki kulisty kształt, na których był w filmie jest napis plankton, ponieważ to jest pan Kleks w kosmosie dzieje się w przyszłości i w przyszłości jedyną żywnością, jaką spożywają ludzie, jest plankton, bo nic innego nie ma. Pomimo, że pan Kleks poleciał w kosmos, to nie przyjechał do Płocka. No to jest akurat ta scena, w której pan Kleks się nie pojawia, tylko pojawia się grupka dzieci, która jedzie właśnie poprosić pana Kleksa o pomoc. I to jest też krótka scena, a jednocześnie chyba powstała jedyna relacja z planu filmowego w PRL-u. Napisało to bodajże Petro Echo. Całą relację opisało, jak dzieci przyjeżdżają na plan, jak się zachowują, jak się zachowuje reżyser. No i tyle. Film powstał, tam były jeszcze Puławy. To w ogóle była gigantyczna produkcja, bo tam był Mosfilm włączony, Czesi. Czesi byli zwłaszcza odpowiedzialni za efekty specjalne. Dzisiaj trochę trącące myszką, ale w ogóle cała ta trylogia związana z panem Kleksem bardzo dobrze się w PRL-u sprzedawała. Jakby chodziły całe szkoły, zresztą wtedy była też taka polityka, żeby te bilety troszkę były tańsze dla szkół, więc no, Akademia pana Kleksa miała publiczność w pierwszym roku oglądania prawie 3 miliony. To jakby dzisiaj naprawdę jest wynik, o którym marzą filmowcy. A z kolei sam pan Kleks w kosmosie to był film, który wszedł w grudniu 1988 roku, czyli jesteśmy jakby kilka miesięcy przed okrągłym stołem. I totalnym zamieszaniem związanym jakby z przemysłem filmowym, czyli zmianą ustroju. I pamiętamy, że jakby jeśli chodzi o polską kinematografię, lata 90. to zło. Znaczy nic się tam nie dzieje, filmy są słabe. I jakby też zanikły informacje dotyczące frekwencji w kinach. Przestała funkcjonować jednostka, która podawała te frekwencje. Dlatego mamy ostatnie dane z grudnia 1988 roku i to też jest imponująca frekwencja, bo na ten film poszło wtedy 800 tysięcy widzów tylko w grudniu. Zważywszy, że to w całej tej trylogii to nie jest najlepsza część. Najlepszą była na pewno Akademia, a tutaj już reżyser, czy pan Gradowski, jakby chciał zrobić jeszcze opowieść o panu Kleksie, bo go widzowie prosili, ale już nie miał materiału, bo Brzechwa nie napisał więcej. Więc wymyślał na bieżąco własne historie, no i wyszło jak wyszło, ale film był popularny. Fajnie, że Płock się znalazł w tej części. Zresztą ten, kto chociaż raz przekroczył jedną z bram kombinatu, wie, że faktycznie za tą bramą dla kogoś, kto na co dzień nie jest związany z kombinatem, tam faktycznie można to odebrać jako swego rodzaju kosmos. Dokładnie. No i nie w sposób wspomnieć przy okazji rozmów o Akademii czy pozostałych częściach o muzyce, którą stworzył Andrzej Korzyński. No tak, to Andrzej Korzyński jest gigantem, jeśli chodzi o muzykę filmową. On robił muzykę do filmów Żuławskiego, do filmów Wajdy, ale on też był taką osobą, która lubiła trochę blagi, trochę przymrużenia oka, eksperymentu i też uwielbiał popkulturę, bo tworzył dla Szczepanika, dla Maryli Rodowicz. Jak już mówimy o panu Kleksie, to musimy pamiętać, że Franceschi, który grał główną rolę,
nie mógł się odkleić od tej postaci i myślę, że Korzyński wyszedł mu naprzeciw, że mówi: słuchaj, teraz są takie czasy, że ludzie lubią trochę karate, oglądają filmy z Harrisonem Fordem, tutaj Bruce Lee, to może stwórzmy takie połączenie tych dwóch postaci, czyli Franka Kimono. I to Korzyński wymyślił Franka Kimono, no ale potem jak już wymyślił Franka, no to wymyślił też piosenki. Powstało nowe wcielenie Ambrożego Kleksa, czyli ta postać. Można powiedzieć, że Piotr Kwotniczewski z Deszczu pod Rynnę. Pana Kleksa we Franka Kimono. Kiedyś o Bruce Lee i wejściu smoka, tym razem właśnie jako King Bruce Lee, karate mistrz. Michał Dimon Jastrzębski. Wasze numery, twoje łzy lecą mi na koszulę z napisem King Bruce Lee karate mistrz. King Bruce Lee karate mistrz. King Bruce Lee karate mistrz. Ja w klubie disco mogę zrobić wszystko. Wyciągam damy spod opieki mamy i małolaty spod opieki taty. Na bramce stoję, nikogo się nie boję. Ja jestem King Bruce Lee karate mistrz. Trzeba będzie, ja cię obronię. Znam parę chwytów, ciałem zasłonię. Ciosy karate ćwiczyłem z bratem. Ja jestem King Bruce Lee karate mistrz. Bruce Lee karate mistrz. King Bruce Lee karate mistrz. Już ci mówiłem, mała, nie rycz. Mam w sobie dzikość żółtej pantery. W tej dyskotece nie ma frajera, co by podskoczył lub ze mną zadzierał. Ja jestem King Bruce Lee karate mistrz. Boże, reanimacja nawet nie pomoże. Po dobrej wódzie lepszy jestem w dżudzie. Ja jestem King Bruce Lee karate mistrz. King Bruce Lee karate mistrz. King Bruce Lee karate mistrz. Jedno jest pewne, myślę, że na tym etapie każdy, kto nas wysłuchał i obejrzał, ma świadomość tego, że Płock i film mają ze sobą bardzo dużo wspólnego. Wspomniałeś o spacerach filmowych. One się cały czas odbywają, są organizowane?
Tak, tak. Staramy się z polską lokalną organizacją turystyczną zawsze w wakacje te spacery organizować. Czasami się pojawia ktoś, kto by chciał się przejść tym szlakiem, więc bardzo chętnie jesteśmy dostępni, bo to nie tylko jakby ja jestem osobą, która oprowadza, ale jeszcze są przewodniczki, które znają te historie, między innymi Monika Mioduszewska czy Joanna Pęsik, które doskonale oprowadzają po tych miejscach. Gdzie zaczynamy takie spacery? Zwykle zaczynamy na Starówce, żeby ograć całą tą przestrzeń, bo to jest przestrzeń, którą najczęściej też filmowcy filmowali, bo Biały Ratusz, bo piękne kamieniczki klasyczne. On się pojawia w ogóle też w bardzo niedawno zrealizowanych produkcjach filmowych. Tak, tak. On w latach 2000 się pojawiał nieudanej produkcji dublerzy, ale w dobrym filmie Fabickiego Miłość. No i ostatnio też się pojawiał jako komenda milicji w filmie, a raczej w serialu Pod powierzchnią. Także no on jest widokowy. Każdy, kto robił zdjęcie na Starówce, wie, że ratusz wygląda pięknie. Potem się przesuwamy albo skarpą, no bo nas ze skarpy widzimy Sobótkę, a na Sobótce były odtwarzane kluczowe sceny w dotknięciu nocy, czyli atak na furgonetkę, czy bardzo piękne sceny między Joanną Pacułą a Jerzym Fryczem w Zielonej Miłości. No katedra też była ogrywana chociażby w filmie Szatan z siódmej klasy. No właśnie. Szatan z siódmej klasy, tak. Był realizowany w Płocku. W 60 roku. Potem jest Plac Narutowicza, który też jest bardzo fajnym miejscem. Trójkątny plac, z jednej strony Odwach, obok mamy Dom pod Trąbami, zresztą Dom pod Trąbami grał dom... Też w Szatanie, prawda? Tak, dom rodzinny Adasia, głównego bohatera. Jest też budynek Towarzystwa Naukowego Płockiego, budynki sądów, także ten plac się pojawiał wielokrotnie w Miłości Fabickiego. Tam jest bardzo kluczowa scena konfrontacji głównego bohatera z agresorem, czyli z gwałcicielem jego żony, prezydentem miasta. To też jest historia, do której scenariusz napisało życie. Jeśli państwo nie widzieli tego filmu, tam Dorociński gra główną rolę, to gorąco polecam posięgnięcie tego filmu. No i możemy się tak przesuwać, możemy iść Mostową, żeby przejść przez miejsca związane ze Stawką Większą niż Życie. Możemy iść na Kościuszki, żeby też sceny ze Stawką, albo iść do Lisiej Jamy, to w ogóle miejsce, które odkryli filmowcy ostatnio, czyli tam były sceny i Pod powierzchnią kręcone. I piękna scena z filmu Kingi Dębskiej, Zabawa z Marianem Dziędzielem i z Dorotą Kolak. Śliczna scena, aż się chce po prostu iść i jakby ją odtworzyć. Nie pozostaje nam nic innego, jak zaprosić państwa do Płocka. Nie tylko tych, którzy na co dzień interesują się filmem. Wszystkich zapraszamy, ale wiem, że w Płocku można znaleźć też różne wskazówki odnośnie tych spacerów. Widnieją tabliczki, które warto wyszukać. My mamy przewodnik, możemy przekazać. Przewodnik jest bezpłatny. Można zacząć ten spacer od kina, jeśli się państwo umówią, tak jak wspominano. Kina za rogiem oczywiście. Tak, od kina za rogiem. Seans na życzenie, oglądamy film i jedziemy w Płock podziwiać te lokacje na żywo i sobie w tych filmach porozmawiać. Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Było mi bardzo miło. Mnie również. Widzimy się w kolejnych odcinkach pewnej formy kultury, w których mamy nadzieję, podobnie jak dotąd, znowu was zaskoczymy. Dziękujemy i do zobaczenia.
Te burze włosów każdy zna, przy ustach dłoni chwiejny gest. Tak to Celyna, Celyna, Celyna jest. Jak chynał brzmi jej śmiech, gdy całe miasto śpi. Nie wytrzeźwiała od soboty, balet trwa już 4 dni. I w twiście wodzi się w piorunach klipsów na potłuczonym szkle. La, 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 zaśpiewał uważaj ktoś. To czarny ziutek pije gin, Celiny koleś, twardy gość. Pije 4 dni, wychylił setną ćwierć. Powietrze zaraz wyszło z niego, w kliniczną popadł śmierć. Liczko pobladło mu jak wosk, ziutek pozbył się swych o Celinę trosk. Zapamiętajcie sobie radę, którą dziś wam wszystkim dam. Możecie liczyć na przyjaciół, pomogą wam. Ziutkowi minął kac, kolesie w kocioł wzięli go. Szukaj Celiny, lamusie, ci adapter chata szko. Ziutek nie płakał, twardy jest. Godzinę ze wściekłości był jak pies. Tak, 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 Celina już na złom. Już czarny ziutek z killerami. Blask na mecie jasno jakby w dzień. Tak to Celiny, Celiny, Celiny cień. Dłonie kołyszą się, egzotyczne kwiaty dwa. Celina nagle na balecie, pośród dżonki szkła. Wtem nagle jakiś ruch, w rogu staje rudy mundek. Ziutka druk. Celina naga w noc ucieka. I jak jedno, ach jak jedno, już tylko chce się jej do piekła skryć. Och, ziutek, ziutek, gdzieś ty był, kiedy ja zaczynałam pić. Dlaczegoś nie mił pysk, lecz milczy noc i tylko kosy świeci błysk. Dlaczego taki ostry był ziutkowej kosy szpic? Przecież znacie te balety, wszak w nich złego nie ma nic. Ale Celiny głos, Celiny włosów woń, czerwoną mgłą zasnuwa oczy, w kamień zwiera dłoń. Ziutek tylko podniósł brew, błysnęło, na białą pierś trysnęła krew. Słuchaj, to jęknął świat, jak chory pies u pana stóp. Tak to Celinie, Celinie, Celinie gobią grób. W rynku syren jęk, na jezdni żółty kosz, niebieska szklanka. Ziutek wytęża słuch. Tak to Celiny, Celiny, Celiny duch. Wiecie więc, że ja was bawię śpiewem swym. Tylko dla zwykłej draki, w ogóle prawdy nie ma w tym. To zwykły kawał jest, darujcie, to już balady we'll be right back.